Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. 1 marca Studio Wyborcze. Zapraszam. Państwu. Program realizuje dzisiaj Julia Sekielska. Ja się nazywam Beata Grabarczyka, moim gościem jest Mikołaj Wójcik, analityk polityki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaczynamy od magla, czy wchodzimy w rzeczy poważne? Mm. Nie, zacznijmy od poważnych może. Od poważnych, Pio, ma Magiel żeby, na koniec. Żeby potem przejść bójkę. <grym> Dobrze. Słuchaj, no to chcecie zapytać o rekonstrukcję rządu. No jeszcze rząd nawet 100 dni nie ma, a tu się szykuje rekonstrukcja rządu. Ma... Do wymiany są podobno minister Sienkiewicz za to, że sobie nie radzi w mediach. Samowolnie zdaje się ogłosił budowę Pałacu Saskiego. <grym> Z nikim tego nie skonsultował najwyraźniej. No i ma też stracić posadę minister środowiska, czyli Heninkloska, ponieważ, Paulina Heninkloska, ponieważ za wolno pracuje. No, tak, takie są informacje. Na tym spotkaniu, które odbyło się dzisiaj u marszałka Sejmu, to panowie podobno mieli rozmawiać o sprawach zagranicznych i o tych podróżach licznych, które odbywają premier i minister spraw zagranicznych na, i o rolnikach. Natomiast w ogóle o aborcji mieli nie rozmawiać. I, a, natomiast Włodzimierz Czarzasty, który tak ostatnio popędzał i chciał to teraz powiedzieć, że nie, spokojnie, pomału będziemy procedować. Tak, no to... Poważnych to rzeczywiście... Myślałem, no może nie myślałem, do końca byś pytać, poważne. Byś, byś o wojnę. No mogę cię zapytać o wieszczącie ja nie, nie chcę mówić, że konstrukcja rządu nie jest poważnym tematem. To dzisiejszy news chyba Mariusza Gieszewskiego tak. Radka Gocy z Radia, Radia z. 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 To jest, wydaje mi się trochę słuchając tak, co się tam dzieje w rządzie. Po pierwsze swego rodzaju zapowiedź, czyli rekonstrukcja rządu tak, ale nie teraz. Tym mhm. bardziej, że tam jeszcze padło nazwisko i bardzo słusznie rad, radosława Sikorskiego, tak, 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 tak. No, który, który jest naszym, no nieoficjalnym, bo tam nie ma oficjalnych kandydatów, ale takim kandydatem na tego nowego komisarza do spraw obronności, no. To tak. biorąc pod uwagę klimat, który panuje w Unii Europejskiej, a świadkiem tego klimatu byliśmy przy, przy okazji chociażby ostatnich wizyt Donalda Tuska u różnych szefów państw i rządów w Unii Europejskiej i to takich znamienitszych krajów. Wydaje się, że mamy bardzo duże szanse na, na, na objęcie. No bo się bez względu na wynik wyborów do Europarlamentu, te taki są dzielone right now, tak? Więc już wiadomo, że szefą Komisji Europejskiej będzie znowu Ursula von der Leyen. Nie dlatego, że jest taka genialna, tylko dlatego, że tak trudno znaleźć dobrego szefa Komisji Europejskiej, nie dobrego w znaczeniu, który dobrze robi, tylko dobrze godzi interesy no wszystkich. A poza tym, wiesz, jeszcze reprezentuje, bo to musi być reprezentacja takiej partii, jakiej. Tak, biorąc pod uwagę, że Ursula von der Leyen tak. jest Niemką i jest z Europejskiej Partii Ludowej, więc oczywiste jest, że ta druga, co do co do znaczenia funkcja w Komisji Europejskiej, czyli komisarz do spraw polityki zagranicznej, że tak to nazwijmy, oczywiście musi po pierwsze być od socjalistów, po drugie już nie może być tutaj skręgu wpływu niemieckiego, tak. No ale tak naprawdę sytuacja, którą mamy międzynarodową sprawia, że pomysł na tego trzeciego komisarza, no, może nie trzeciego, bo tam dwudziestego któregoś, natomiast tak. tego komisarza nowego. nowego tak. No, urasta jednak do rangi, że ten trzeci komisarz y, będzie y, miał wyjątkowo ważną rangę. Y, I Radosław Sikorski można powiedzieć, no, trudno w Unii Europejskiej znaleźć lepszego kandydata. Y, bo po pierwsze, mega doświadczenie. Po drugie, znakomite relacje w Waszyngtonie. Y, a jednak umówmy się, że Unia Europejska bez współpracy z Waszyngtonem Ciężko sobie wyobrazić, żeby ogarnęła temat. No wiesz, jak przyjdzie Trump, to nie wiadomo jak będzie. Myślę, że wiadomo jak będzie. Znaczy, no, nie, no, nie znaczy nie ja, ja jestem daleki od demonizowania Trumpa, bo ja uważam, że Trump wprowadził po prostu do języka polityki swój język biznesowy, mhm. twardego takiego amerykańskiego biznesu, gdzie po prostu wchodzi się i mówi: słuchajcie, jak chcecie to, to musicie mi dać tamto. I do tej pory wszystko było takie, nie no, oczywiście wszyscy, wszyscy kochamy Amerykanów takich romantycznych. Takich po prostu well. tak, czy znaczy Amerykanie, którzy nie wiem, wprowadzają Polskę do NATO i mówią o sprawiedliwości dziejowej, o żelaznej kurtynie, to nam się podoba. No bo to mamy taki trend, tak. Ale jak jednak zrozumiemy, że Amerykanie wprowadzają nas do NATO po to, żeby sprzedawać nam swoją broń yy, i pewne rzeczy w Polsce robią na zasadzie czystego dealu, to nie ma znaczenia, czy jest Trump, czy jest. Czy jest Biden? To wiesz, podejście co, de facto nie, jest takie no, no, samo, wie, no. różni się językiem. Nie, 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 nie wiesz, różni się językiem. nie, to się z Tobą nie zgodzę, dlatego że no, Trump ma po prostu dobre relacje z Putinem i on chce bardziej interesy robić w Moskwie, bo mu się to bardziej opłaca niż robić interesy z Polską na przykład. I tu jest pewien problem, bo jeżeli rzeczywiście no i... Trump będzie robił interesy z Putinem, no to no możemy to mieć troszkę problem. To brutalnie, że mówiąc powiem, to na czym bardziej zależy Unii Europejskiej, żeby wojna na Ukrai w Ukrainie trwała czy żeby się skończyła? Nie, no oczywiście, że chodzi o to, żeby się skończyła. Ale... Aha. Czyli jak Trump robi interesy z Putinem i elementem tego dealu nie, nie, będzie nie, nie, to, że Putin nie, 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 odpuści Ukrainie, Nie, on to... nie odpuści. On na pewno będzie chciał Ukrainie wyrwać Krym i pewnie będzie chciał wyrwać Donbas, i na to Ukraina się nie zgodzi. Mhm. No, no, no na pewno i by, mamy byśmy mieli, na pewno byśmy mieli jakąś zdynamizowanie obecnej sytuacji, która jednak no, mówmy o brutalnie, bo polityka jest brutalna. No. no nie ma dzisiaj dobrego rozwiązania tej sytuacji, nie ma. bo podejście, znaczy jest takie dać, bardzo romantyczne był... podejście, nie. które mówi, to Ukraina odeprze atak, atak Putina i wersze się na, na Kreml. No gdyby taka. Takie rozwiązanie było realne, to pewnie ono by się przydarzyło, kiedy Putin był słabszy, bo już był słabszy podczas tej dwuletniej wojny. A dzisiaj znowu jest mocniejszy niż był. I szczerze mówiąc, nie wiem. Znaczy, wracając do tematu komisarzy tak, wróćmy, i rekonstrukcji. Tak, 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 tak. Wydaje mi się, że Adolf Sikorski jest tutaj idealną osobą, też bez względu na to, czy Trump będzie, czy Trumpa nie będzie. Oczywiście, wiadomo, małe lepsze układy z partią de de demokratyczną i, i, yy, i, i koleżeńskie, towarzyskie i, i polityczne. Natomiast no co do zasady, tam się dogadujemy z administracją amerykańską. No, ja Administracja amerykańska tak bardzo się nie zmienia. No, generalnie Natomiast... się nie zmienia, chociaż tym razem Trump zapowiedział, że zrobi czystkę po tym, jak poprzednim razem mu kradli dokumenty, żeby ich nie podpisywał. Takie różne głupie miał pomysły, tak. na przykład, żeby zażądać od I... Korei, żeby Korea im płaciła mu za to, że tam jest wojsko amerykańskie. Ja w ogóle Korei. powiem coś takiego niepopularnego, bo słyszałem ostatnio, jechałem gdzieś samochodem i zdarzyło mi się usłyszeć zawsze poszukuję mm. Stacji, gdzie jest jakaś, ktoś coś mówi, to już eliminuje, tak wiele, eliminuje wiele stacji, a jeszcze tak mówię o polityce, to, to chodzi super. nawet ten. I na wymiar zapomnianego już bardzo, ale wciąż byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Mhm. I to właśnie było jakoś tak świeżo po tej całej awanturze wokół słów Trumpa i tak dalej. No i to było. Wysłuchałem 50 tego wywiadu, bo akurat tyle, tyle byłem za kierownicą, i zrozumiałem, dlaczego Bojnicewa Komorowskiego nie ma w dzisiejszej polityce. Nie dlatego, że jest byłem prezydentem i żaden były prezydent w sumie nie jest. Tylko dlaczego w ogóle nie jest zapraszany na to. On i tak dziwne dalej. rzeczy mówi, to dlatego. Bojnicew Komorowski, na pytanie o słowa Trumpa, powiedział dziennikarzowi, który robił z wywiad, chyba Michał Wróblewski objął z nim wywiad w Polski, a 24 to było. Mówi, ale panie, te słowa inaczej brzmiały. On przypomniał. W połowie anegdotki, scenę, która miała miejsce, jak był prezydentem. No ale ta scena to jest, nie miała miejsca, to, to, jest to jest jego bardzo, wymyślona jest, scena. I to jest bardzo w stylu Trumpa, na zasadzie, żeby wrzucić do jakiegoś tego, ale wiesz, tak, jak nie byś płacił 2% na obronność to ja nie dość, że ci nie pomogę, ja się zadzwonię do Putina i powiem, żeby cię zaatakował. Słuchaj, a Putin, jak wiemy, mała. powie, o fajnie, to ja zaatakuję. Aha, a jak tam nie zadzwoni, to... To też zaatakuje. Aha. Czyli to coś zmienia, czy nie zmienia? Słuchaj, no wiesz co, ja... Nie no, słuchaj, ja lubię po prostu, ja, ja, wiem, ja na... lubię politykę wywlekać trochę na stół. Nie wszyscy to lubią, bo generalnie lubimy taki... Jak to mówił y, słynny kanclerz Niemiec Otto no, no, von Bismarck, o dwóch rzeczach już nie powinno się mówić: jak, jak się robi pałupki, jak się robi politykę. tak? tak? tak. Y no, a, ja, a ja, niustety, ja, niestety to pokazuję. Nie, okej, ja nie dobrze, mam. To dobrze ten uh, 21, nawet um, 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 powiem być trochę <grybč> później, żeby dzieci już spały. Bo to jest trochę w stylu takiego polityka. Okej, okej, dobrze, proszę podoba mi się ta koncepcja. No dobrze, ale wracając słuchaj do. A i jeśli chodzi o jeśli chodzi o ekoś, no tylko Dlatego siekilita... jeżeli w tym padło nazwisko Sikorskiego, to raczej mówimy o planach przed wakacjami. Czyli nie po studniach. A sądzisz, że to może musi być tak, że oni wszyscy razem będą rekonstruowani? Yy, dobra, pojawiły się dwa nazwiska. Na pewno na pewno zaskoczeniem jest takie, że chyba większe wkurzenie w obozie rządowym było po deklaracji, że będziemy budować dalej pałac Sa Saski niż po deklaracji, że będziemy dalej budować CPK. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Bo jeśli chodzi o kwestie kładzenia nacisków w Kampanii, to wielokrotnie słyszałem, że CPK Gigantomani nie. A o pałacu mnie Saskim nie słyszałem w ogóle. Bo nikt nie zakładał, że on będzie budowany. Zresztą sam Sienkiewicz mówił, nie prostu, że nie. nie. Nawet nie wiedział nie o tego pod uwagę, nie bierze tego pod uwagę poważny pomysł, poważny za w zasadzie, poważny w widz... żeby o nim dyskutować. Tak? Ale widziałeś filmik, że tak powiem i Sienkiewicza, który po tym jak nie miał takiej fantazji, żeby budować pałac Saski, to teraz powiedział, że budujemy i to szybko? I pytanie jest po co, bo to kosztuje ileś tam miliardów. No chyba do... dwa miliardy. No. no więc właśnie. Ale oczywiście rozłożone na ileś tam lat. Wszystko no. jedno. Po to, żeby zbudować, odbudować pałac, który nigdy nie był jakoś fantastyczny architektonicznie. Został nam zbudowany przez Rosjan i do tego wszystkiego będą tam urzędy. Ja pamiętam, tak, nie uważam, że pałac Saski czy odbudowa pałacu w ogóle jest jakimkolwiek tematem politycznym. Natomiast mam wrażenie, że trochę... Siemistowi Sienkiewiczowi przelała ta, yy, przelał ten pucharek, który do tej pory był wypełniony po brzegi. On tylko moczył w nim usta, jak to przecież był pie pierwszym listem, którego bronił premier, jak to fantastycznie tak. on so so sobie tam radzi. Yy, nie uważam, że ktoś ma do niego pretensje, że sobie TVP nie radzi, no, bo uważam, że ma. Tusk ma. Tak, że tam hmm. jest straszny bałagan, a do tego wszystkiego Chodzi o radio dla ciebie, w którym po tygodniu zmienił likwidatora. Pierwszy likwidator wyrzucił dziennikarzy, którzy współpracowali z PiS, a nowy likwidator przyjął ich z powrotem do pracy. Do tego w telewizji publicznej uchował się jeden, jeden chyba z hejterów Perej ma tam normalnie ciepłą posadkę i jakąś pracę oddziałą. Pan, Radosław? Pan Radosław? P.? no hmm. i, to, i w związku z tym no, są pretensje do Sienkiewicza, że kompletnie nie panuje nad tym znaczy, całym chodzi całym bardziej systemem. o tak zwane bebechy telewizji ta, znaczy, ta. Że tak że za mało za mało likwidatorzy zwalniają to pewnie oczywiście że tak no, bo jednak wciąż dominuje opcja Yy, zero tolerancji, tak? No, no tak, no, w tym, w tym Natomiast sensie. Natomiast wydaje, wydaje mi się, nie chcę kwestionować tego newsa, bo on yy, tam jest dużo na rzeczy. Ale zarówno w przypadku ministra Sienkiewicza, jak i w przypadku minister Henning-Kloski wiadomo, że to są jakieś zarzuty yy, poważne. Yy, no pan minister, Pani minister to samo wejście miała. Jak wiem, tak. świetne. I od tego yy... czasu nic z tą ustawą o wiatrakach nie zrobiła. No bo troszkę, troszkę to jest tak na zasadzie, że jak popełnisz tak poważny grzech, to później już ten temat lepiej schować. A tu był popełniony grzech o tyle poważny, że ta ustawa w ogóle nie była po myśli branży w tym znaczeniu, a. że branża naprawdę potrzebowała po prostu, żeby zmienić to co PiS wprowadził tak naprawdę blokując budowę wiatraków w Polsce, a to co zostało zaproponowane było jak pomyśl jakiejś tam jednej filmy zupełnie przypadkowo. Ktoś tam sobie no, no, coś pewnie. dorzucił i chyba nie pomyślał. I na pewno ostatnia rzecz, którą Donald Tusk po, potrzebował to tamtej, to tamtej ustawy, dlatego że Donald Tusk yy, alergicznie nie chce tematów, które mogą dać Pisowi paliwo. Yy, a, a PiS się żywi takimi bardzo małymi, małymi tymi. Tak. To jest jak jakby złapanie takiego, złapanie takiego małego pomyczka, i no A, ta już tam Tak, się tak, podnosi, tak. Gdzieś tak. tam na komisji śledczy ktoś tam powiedział, chyba minister sz, yy, przewodniczący Szczerba, że jednak nie 607 tysięcy, tak, 607 tylko... wiz, i już pół internetu grzmi: ha, czy jednak czyli, cerdoaferka, cerdoaferka, o, cerdoaferka, czyli kłamali i tak dalej. Z TVP, z TVP podobnie, z wiatrakami podobnie, yy, czy z za, y, słynną już historią zatrudnienia. Marii czyli z, cór tak, z córki, córki Róży Tun. To zostało wyjaśnione, że generalnie, że to... Że ona tuf, jednak się wściek, zna Bo jest, jest zły na Różę tun, za to, że ona opuściła pla platformę. Nawet w mojej informacji to nie jest zgodne z, pra z prawdą. To po prostu alergicznie reaguje na sytuacje, Nepotyzm. w których widzi, że za chwilę cała narracja, która jest szykowana na kampanię jedną, drugą, trzecią o nepotyzmie, o wykorzystywaniu stanowisk pa, pa, państwowych, może się to kompletnie rozjechać. I o ile takie rzeczy jak, jak zatrudnianie przez Polski, Polskę 2050 pojedynczych gdzieś tam ludzi ze swojej partii, w pojedynczych radach nadzorczych, mu aż tak bardzo nie przeszkadza, w sensie To nawet fajnie, bo pokazuje, że jednak oni nie są tacy fajni. Chociaż widzisz, mówili. że oni sami naciskają, żeby te, ci ich e, pociotkowie, znajomi, e, koledzy z partii, jednak żeby się zwalniali szybciutko. E, bo tak bo ja zażądał trzeba od tego. Trzeba było nie zatrudniać po pierwsze. E, nie mówię tu o sytuacji jednostkowej jednak z mecenasem sójką, bo to jest trochę grubsza sprawa. No to jest jeszcze poseł Dziambor. Z e, poseł Dziamborem jest nowa sytuacja no pamiętam już druga wpadka Polski 2050, już może być już jakaś reakcja, nie tylko, nie tylko z przecieku medialnego. Ym, natomiast to, co według mnie jest też winą toch y, winą mediów, y, nawet o, rozmawiałem o tym z, ostatnio z jedną z osób, z, y, 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 która jest blisko pol, polityki, no jednak odróżnijmy dwie rzeczy. Zarządy spółek, a rady nadzorcze spółek, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Jeżeli minister ma pod sobą spółkę, to w radzie nadzorczej tej, tej, tej spółki musi mieć ludzi, którym ufa, a nie tak ludzi, których sobie wyłoni w konkursie na zasadzie, a pan jest mądry. No nie, bo rada nadzorcza jest od pilnowania interesów właściciela, a właścicielem jest minister, w związku z czym on powinien mieć Wiesz, ale... prawo powoływania tam ludzi, który, którzy, których absolutnie wybrał, powołał i tak dalej, a w momencie, kiedy mamy większość ministerstw, gdzie gdzie te y, 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 kierownictwa są kolegialne, koalicyjnie, no to wiadomo, że pojawiają się różni, różni ludzie. A z kolei też Polska 2050 nie jest jakąś przerażająco wielką partią, że tak trudno znaleźć eksperta, a ten ekspert dwa lata temu pracował dla nich. No pewnie wszyscy ci, którzy tam wszyscy są, należą, pracowali. to, już, to jednak, nie są, tak? jednak są ekspertami. No, taka afera była na przykład nie jest profesorem żońcą. Bo on pisał kiedyś program gospodarczy i był doradcą gospodarczym Platformy. No okej, okay, ale czy kwestionujemy Jego to, że prof. rząd tak. nadaje się do Rady Nadzorczej? No nie kwestionujmy tego. Problemem PiSu nie było to, że zatrudniał ekspertów, bo jak wiemy na początku próbował. Eksperci nie chcieli robić tego, co tak, chciał to, PiS. Tłumaczył, na to tłumaczył, na początku nie Suski, próbował... to, to Fogiel był. Próbowali na przykład zatrudniać ekspertów, ale potem się okazało, że nie programu, więc musieli ich zastąpić pośrodkowie, synkowie, córeczki, koleżanki, zielarki i tak dalej, i tak dalej. To jest problem. To był problem, tak, a no nie róbmy problemu tam, gdzie go nie ma. Jeżeli faktycznie koalicja dotrzyma słowa i do zarządów przyjdą fachowcy, a na razie to wszystko, co widzimy, nie ma tych zmian bardzo dużo, właśnie dlatego, że są różne pomysły na konkursy. Mniej czy bardziej ustawione, to już jest drugorzędna rzecz. Tak naprawdę, pytanie: czy tam będą koledzy, tak jak było za poprzednie jakieś platformy, bo jednak nie wiem, no słynny przypadek, mista Grada, tak. a jeszcze, jak już pamiętasz, takie dinozaury, jak my chyba tylko pamiętają posła PSL-u, posła Dobrzeńskiego. A, który myśli, tak, tak myślałem. Nie, Chciał na się sprawdzić w biznesie. na PSL psl i na pytanie, bo wtedy PSL w koalicji z SLD, dlaczego byłego posła lubią ja ten? Staszek, no bo, chciał a, tak. Tak. Staszek chciał się sprawdzić w biznesie. A, pani, tak. Staszek chciał się sprawdzić w biznesie. I to był kamień węgielny wszystkich późniejszych Sadurskich, jaworskich, kuskich i tak dalej. A, ale no. widzę, że ta Sadurska chce wrócić do swojej byłej pracy. Do Urzędu Pracy w Lublinie. Ale jako patent? Nie, jako, Aha. ona tam się zajmowała rozpatrywaniem jakichś wniosków, no i przez dwa lata była tam na urlopie i postanowiła wrócić. Ale przypominam ci, że zarobiła, na PZU zarobiła 9 milionów. Wolę szczerze mówiąc to, niż żeby miała dwuletni zakaz konkurencji, żeby bądź bo może żaden inny ubezpieczyciel, tej tęgiej ury głowy, głowy nie, nie da tutaj rządu, bo wtedy PZT mogłoby na tym ucierpieć. No tak na pewno, yy, no bo bardzo. jak ona ma wiedzę o strategii PZT na lata. Przez lata. Więc. Słuchaj, ale tam jest jeszcze jeden wątek. To znaczy. Tak poważnie, a już. E, nie no, da, no to z nimi się nie da. No, z polityką się rzadko daje poważnie. Poza tym ja lubię taki kpierski stosunek do rzeczywistości, więc. Słuchaj, jest jeszcze jeden wątek, to znaczy. E, Tuska wkurza, że ten rząd jest taki duży. No Okazało się, że rząd ma więcej wiceministrów niż rząd PiSu. Proszę, a to już a, był taki. A kto rząd? powoływał? Tych... No ministrowie. Ministrowie powoływał. No to tak, to, właśnie tak dawał, że to podpisuje jednak te wszystkie nominacje. No wiesz, on podpisuje, tylko aha. że wiesz, aha, aha, wiesz Ale jest, tak? premierem dalej jest Donald Tusk, tak? No dalej jest, aha, dalej. Aha. Ale nie, nie wiem, Musiad może policzył te kartki i wyszło mu za dużo. No to... Yy... No trochę jest dziwne, że wiceminister, znaczy, że minister ochrony środowiska ma siedmiu wiceministrów. Po co? Znaczy A. każde ugrupowanie musi mieć podwójny zestaw wiceministrów w ministerstwie? Tak, po czym jak no to, powołali wszystkich wiceministów okazało się, że jednak że nie na takiej poważnej energetyce to nikt się nie zna, więc na pełnomocnika trzeba było jednak wziąć kogoś mhm. kto się zna i przyszedł wiceminister Bando. E, no tak, no to jest problem oczywiście. E, przy takiej koalicji było wiadomo, że, że, że tak będzie. E, na razie jednak dzielnie się trzymają, no wciąż jeszcze nie przebili mojawieckiego. Myślę, że... Przebili. Nie, nie przebili. przebili. Mają 112, a Morawiecki ma 118. 101 miał chyba. 118 w chwili ten, I to, jeszcze, i to jeszcze jedna rzecz, bo tam większość jednak to byli sekretarze stanu. Co do zasady ustawowo, każdy minister może mieć jednego sekretarza stanu, no ale jest taka instytucja jak pe pełnomocnik rządu, który jest wierny sekretarza stanu. Tak. W związku z czym rządu powołuje się na pęczki. I było też napęczki. pęczki u e, Tak i generalnie było tak, że jedna trzecia klubu PiSu była e, klubu e, w, w Stajmie. To byli sekretarze stanu, bo oni byli pełnomocnikami od wszelakich, wszel wszystkich różności. Słuchaj, pilna uczennica i pan Marek wysłali nam super naklejki. Bardzo dziękujemy, bardzo nas to cieszy. I było takie ciekawe pytanie, które mi oczywiście umknęło dotyczące Dotyczące tego, czy trzecia droga stawia się w sprawie rozdziału kościoła i państwa. No, dzisiaj to spotkanie koalicyjne było przedziwne. To znaczy, wiesz, no, premier Donald Tusk raczej z dziennikarzami rozmawia, dzisiaj ani na wejściu, ani na wyjściu. Nic, nic nie miał do powiedzenia. Mówił, że marszałek się wypowie. Marszałek przeprosił, że on ma za dużo dzisiaj spotkać, spotkań, i on się z dziennikarzami nie spotka. Też dziwne, bo tak nikt do tej pory nie robił. No i jeden tylko czarzasty wyszedł i powiedział, że właśnie rozmawiali o podróżach premiera, o polityce zagranicznej, no i o problemie strajku rolników. Mhm. Nie dziwicie to, że to tak jakoś. Nie, nie, w ogóle mnie nie dziwi nie? to, że, no że skończyły się już miłe. No, miłe no, spotkania, no dobrze, po których okay. wychodzimy we czwórkę się śmiejemy, a dzień śmieją się tak z fajnie. nami. Tak. No nie, nie, no to, to wiadomo, że te czas już miną, no panowie rządzą. Panowie i panie, chociaż akurat w tej czwórce są tylko panowie. Dwa i pół miesiąca ma czasu. Chociaż powiem szczerze, Prowadząc monitoring legislacyjny, A, bo, bo, tym się, też... bo tym się też zajmuje moja agencja. No za każdym razem, jak tam nas ludzie pytają, to mówimy: No, tak za bardzo wiesz, no nie pojawia się nic. No. No, na, rządzie, no jak są, na rządzie, jak są dwa punkty, to w ogóle jest cud. To jest w ogóle wow i to też jest eee, dziwne, bo był, byłyby te programy w w tygodniu, wyborcze, wiesz, tam no, na celu to przynajmniej się dużo dzieje, bo tam wpadają wszystkie projekty sporządzeń ministrów, więc jakieś tam Jakie zajęcia są dolna Odra, na Wisła, jak wsypują się tam, no rzeczywiście tam się dzieje, no ale umówmy się, że jednak no, nie jest to żadna praca polityczna. Eee, myślę, że to wynika z dwóch rzeczy. Myślę, że to wynika po pierwsze z tego, że Donald Tusk wie dobrze, że im więcej będzie merytorycznych mm. tematów, również tych poruszanych w kampanii, czyli temat czy wymiaru sprawiedliwości, czy temat związany z ustawami aborcyjnymi, prawami kobiet i w ogóle i tak dalej. To są raczej tematy, które nawet jak łączą to trochę dzieło. No każdy to ma trochę inny pomysł. Te aborcyjne dzielą na przy okazji uchwały o trybunale Konstytucyjnym, gdzie był ewidentny fal start. Wynikający z tego, że y, część mówiła, to trzeba robić już, y, no bo poszła taka wrzutka, że PiS szykuje wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o to, żeby te partie, które biorą udział we władzy, odsuwając y, władzę TVP i prokuratora krajowego, żeby stwierdzić, że one y, działają Są, nielegalnie. Tak jest. Czyli jest delegalizować. No to byłby kłopot, generalnie, no bo... pod warunkiem, że ktoś by się tym przejął. Poza zapisem. Okej, okay, tylko że problem jest taki, że do tej pory nadal koalicja rządząca nie przyjęła żadnej uchwały, w której by jednoznacznie dała do zrozumienia, że się nie przejmuje. Czyli yy, przepraszamy cię bardzo drogi trybunale, tak zwane trybunale, ale z racji tego, że wyglądasz tak jak wyglądasz i powstałeś tak jak powstałeś i mamy takie wyroki, cure jakie mamy i w dodatku sam się podkładasz, bo zajmujesz się sprawami, którymi nigdy masz... nie powinien się zajmować, czyli łamiesz prawo nagminnie, a każesz nam się tym przejmować, widę jednoosobowa decyzja sędziego Trybunału Konstytucyjnego, byłego prokuratora krajowego, byłego niedoszłego posła PiS Bogdana Święczkowskiego, który jednoosobową decyzją zakazał Ministrowi Sprawiedliwości usuwania rzecznika dyscyplinarnego w jednym z sądów. No, Pani Pawłowicz też to ostatnie zrobiła. No hello. Znaczy to nawet już nie jest jeden most za da daleko. To jest, to jest absolutnie udawanie, że jesteśmy czymś, czym nie jesteśmy. Tylko póki tej uchwały nie będzie. No teraz to już chyba nawet projekt ustawy będzie, nie tylko uchwała. Jak rozumiem. Ale ustawę o czym? Przepraszam, no, no o czy... Trybunale Konstytucyjnym. Aha. Mm -hmm. A Konstytucja? Y y <laughs> Kochany. No PiS się przejmował Konstytucją? To... Jednak wiem zabrzmi to strasznie, ale w niektórych... No dobra, ale mógł poczekaj, się przejmować. poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mógł się przejmować, bo miał swojego prezydenta. Ale, ale nikt nie powiedział, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym będzie niezgodna z Konstytucją. Tak. Mhm. I to jest hmm. jeden z tych dziewięciu projektów, które przedstawił Bodnar w Brukseli i które... W przyszłym tygodniu mają wejść no po ciekawe, zobaczymy to. wiosenka. Zobaczymy to, bo rzeczywiście tutaj spół jest w koalicji do, dość duży, czy to robić wcześniej, czy to robić później. No chyba z, u, u, uda im się to zrobić zanim Trybunał Konstytucyjny zająłby się ewentualnie zdelegalizowaniem. Wiesz, na pewno można wziąć Trybunał tę ustawę i powiedzieć, że jest niezgodna z niczym. Nie no, to na pewno, bo Andrzej Duda y, słowa dotrzymał i każdą ustawę, nawet tą, którą podpisze, podpisuje, Wysyła w trybie kontroli tak. następczej do Trybunału, żeby stwierdziła, czy jednak ta ustawa mogła być przyjęta, skoro yy, Maciek i Mariusz nie głosowali. No, bo on uważa, że powinni głosować. No ja wiem, tak. yy, no. I Także... będzie też przekonywał posłankę jeszcze nie doszłą, a byłą Pawłowską, żeby nie, nie wzięła do tego mandatu. Aha. No tak, bo ona jeszcze formalnie go nie wzięła. Ona, ona jeszcze go formalnie nie wzięła. Ona nie, wzięła. nie tak. ślubowania, tak, tak będzie tak. taki Ona no, wzięła, ale nie, nie ślubowała, właśnie, więc teraz ma ślubować i prezydent post... będzie z nią rozmawiał, żeby nie brała. Tak, więc dlaczego? w ogóle nie dziwi mnie to, że przychodzi już ten moment, że jest spotkanie koalicyjne. Yy, wszyscy o nim wiedzą, a nikt o nim nikt po nim nic nie wie, bo nie sądzę, żeby yy, nie uważam, że pan marszałek Czarzasty okłamał tego, no po prostu o tym też pewnie rozmawiali. Była wypowiedź polityczna, na pewno to było to było wśród tematów, czyli na pewno Donald Tusk coś tam poopowiadał, co tam ustalił. No powiedział, byronicy że to są się oczywiście, pieniądze, są oczywiście problemem. Natomiast tych problemów w koalicji jest yy, takich prozaicznych rzgbym, właśnie tego. Czy, jak mocno, jak bardzo, kiedy, czy przed wybłami samorządowymi, czy po. Już parę rzeczy się wydarzyło, które jednak nadwątliło dość mocno takie zaufanie i tą koleżeńskość. Jak to pamiętam, tą konferencję taką w sali kolumnowej zaraz po powołaniu koalicji. Tak, no i tak dobry, się dobrze się to... My się po prostu lubimy. Nie kwestionuję tego, że się lubimy, co nie znaczy, że się nie pokładamy świn, tak? tak. No, bo jednak tak, zostawienie Lewicy z samodzielną kampanią po trzech tygodniach przekonywania ich, że faktycznie wszystko dogadane już do nas czegoś tylko na jeden, na jedno tam badanie i już będzie wszystko jasne. No, i było no, ale to jest, jedno to... badanie i się okazało, że Donaldowi się bardziej opłaca i samemu. Tak, no. No czyli tak naprawdę powiedzieli. Nie, i dwa dni przed Radą krajową, którą już wszyscy liderzy Lewicy powiedzieli w mediach, co, co na tej Radzie uchwalą. No, taka bolesna bolesna no. lekcja, no bo koledzy tak nie robią, tak? Koledzy może nie, ale wiesz. Chyba, że koledzy w polityce to jest ale to to trochę inna troszkę jest inaczej. Tak, tak. Więc, no. więc, więc, więc myślę, że w ogóle mnie to nie dziwi. Yy, bardzo jest ciekawe tego posiedzenia z Sejmu, bo ono będzie naprawdę. Yy, może być przełomowe. Znaczy, trochę skończył się czas udawania, yy, że, że my rządzimy, jest. ale tak naprawdę, wiecie, no. Trochę ten pis to tak długo trzymał tą władzę, że tak generalnie, generalnie to my jeszcze tak do końca nie rządzimy. Ja się też już... zastanawiam, jak to jest możliwe, że mając no, dwa miesiące poślizgu od wyborów na stworzenie rządu i kolejne dwa i pół miesiąca, tam dalej nie ma projektów ustaw. To jeden hmm. bodnar coś ma. Nie, ale przynajmniej nie było deklaracji, która padała chyba przy okazji każdej kampanii. Każdy, kto pamiętam, że walczył o władzę, zawsze mówił, że ma szuflady pełne usta, gotowe, gotowych usta. No, liczyłam na to, Potem że są te przejmował władzę i okazywało się, że no one, one są, tylko nie, kluczyki się pogubiły, czy co, nie? No, ale poczekaj, no, po, 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 jakąś ustawę, którą nie wiem, Budka zgłosił albo, no nie trochę tych ministrów, no to poza Bodnarem, to nikt nie zgłosił żadnego projektu. Tak. To słabo trochę. No. <grym /dziśnij> Masz piątkowy nastrój, <grym /dziśnij> Nie, no bo to, to ten, to ja za, zawsze marzyłem w sumie o tym. Za, za, ja zwykle raczej narzekałem na inflację prawa. Przedstawiam, w sensie dlaczego Sejm się zbija co, co dwa tygodnie i ma ze 30 punktów, które są ustawa o zmianie ustawy tej i tamtej i w ogóle i tak dalej. Czy naprawdę my aż tak dużo tego prawa musimy zmieniać, tak? <grym /dziśnij> no, w tej chwili akurat więc, musimy dużo prawa zmieniać. Więc generalnie A powinno i... mnie to raczej no, cieszyć. Ale wprawiam w taki melancholijny nastój, z czego to wynika? Bo nie sądzę, żeby to wynikało z tego spowodowania. Nie słuchajcie, znaczy dość inflacji prawa, prawo musi być stabilne. Nie, to na pewno czy, nie, czy, no, z, tego no, no nie z tego wynika. Oni chyba czekają, aż sobie Duda gdzieś pójdzie. Ale to jeszcze półtora roku prawie. Myślę, że tak, no bo takie podejście, że uchwalajmy, bo takie podejście na przykład z, niektórzy politycy nawet wprost mówią przy okazji aborcji, tak? Tak. Uchwalmy sobie najbardziej radykalny projekt, przecież tak Duda go nie podpisze. To co ci jak tam, czy Władek, co ci szkodzi, przy tak to się nie stanie prawem? No nie, tak to nie działa, tak? No tak to nie działa. Duda może złośliwie podpisać. No Duda oczywiście nie podpisze, tylko że w polityce rozlicza się też ze skuteczności. No to nie jest też tak, że jak przyjmiemy 30 projektów ustaw i 30 projektów Andrzej Duda zawetuje, to ludzie powiedzą o bzytki Andrzej, tylko sobie pomyślą, a to, to a czy to wy macie tą władzę, czy nie macie? No, Ale generalnie... to wiesz, no, mogliby porozmawiać z Andrzejem. Może by coś kupił od nich, jakąś ustawę. Może by mu się spodobały. Myślę, że jest dużo takich ustaw, których wcale kupować nie trzeba. I to są też takie ustawy, nad którymi, pamiętam jakąś taką statystykę w którejś kadencji, że 75% wszystkich głosowań w Sejmie to były głosowania jednomyślne. I jakby to ludziom pokazać, to <laughs> by nie uwierzyli. No tak, to no bo zasadniczo nad, wie... nad większością ustaw Pracuje się bez tego całego. E, no, no, pracowało się. się, może tak, co? Bo no, na jednak... zapisu było, wiadomo, inaczej. No właśnie. Zapisu to z kolei było tak, że jak już coś pis zgłosił, to trzeba było z urzędu być przeciwko. Nawet jak byliśmy za, to i tak byliśmy, byliśmy przeciwko. Nie było że... tych, takich, których można było. Być Chyba, za. że tak czuliśmy instynktownie, że jak będziemy przeciw, to pis nam to wywlecze, to wtedy bądźmy już za, to nie będzie się do czego przyczepić, tak? Tak kiedyś, jak ta hmm. Platforma powołała CBA razem z yy, Tak, to prawda. Głosowali będzie... za powołaniem CBA, bo wyszło im z badań, że jakby zagłosowali wszystko CBA, to by, to, to by było, to by było że, że są przeciwko ściganiu korupcji, a przecież byli za. Z tego samego powodu uważam, że CBA nie będzie zlikwidowany, chociaż przecież taka obietnica padła w kampanii. Słuchaj, mnie mi przekonuje, że 50% warszawiaków domagało się odbudowy Pałacu Saskiego. Szczerze mówiąc, nie widziałam takich badań. Ale to banań. była sonda, y, sonda no, Instytutu Polstea? To jest jedno, a po drugie, czy na Twitterze ktoś pamiętam, zrobił? że jest ten, taka możliwość odpisania sobie 1,5% swojego podatku na różne działania. Pałac Saski zbiera 95 osób. Do tej pory złożyło swoje 1,5% na pałac. To, no. chyba, to tłumów nie ma. Tu mów nie ma, ale tu jest ostra rywalizacja. Jednak no jak mam odpisać 1,5% podatku, no to raczej pomyślę o jakimś stowarzyszeniu yy, chorych dzieci niż, niż o Pałacu Saskim. No, no ale jak 50% Polaków sobie życzy Pałacu Saskiego? Przepraszam, warszawiaków. Tak, warszawiaków. Tak. Znaczy, znowu będzie, że cała Polska buduje stolice, no bo jak te miliardy pójdą na pałac, zrzuci się cały kraj, ale tylko warszawiacy chcą, to ja nie Ciekawe jestem. to jest, nie zgłębiałem tego tematu, mówię, ja w ogóle w żaden sposób mnie nie porusza temat odbudowy Pałacu Saskiego. Jestem warszawiakiem z dziada periada, cała moja rodzina tutaj y, y, się wychowała i żyła. I jakoś Pałac Saski mnie, no przykro to bo ani ziemia, ani grzeje. No. Ale jak sobie pomyślisz, że ma kosztować 2 miliardy złotych, no to za 2 miliardy to postawiliśmy Stary Narodowy. No. no. To jednak jest może zamiast Pałacu Saskiego, lepiej tam jakąś wreszcie w Warszawie halę widowiskowo sportową postawić. O bo nie mamy Widzisz? żadnej Na przykład. i mamy taki biedna tolowa, gdzie tam mieści się pięć tysięcy ludzi i, to, i można się i to już. Albo koncerty się obie na na Narodowym, ale musi być po pierwsze I nie, nie po, słychać. po, po drugie. Nie muszę może padać. Nie być niezainteresowany muzyką, bo nic nie słychać. Tak jest. <laughs> ale muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe się na naszym, na naszym czacie toczą dyskusje. Na przykład Andrzej poleca na dzisiejszy wieczór Claire de czyli utwór Debussy'ego. Piękny kawałek, to no piękny, no. Super. Może sobie, fajnie, mam jak, jak, jak mi myślisz, jak to się pisze, to sobie znajdę le, na, le, na, na Spotify jakby na No to dobra, komuś. to możesz nie znaleźć na Spotify'a. Chociaż. O, myślisz, na Spotify wszystko jest. Yy, prawie. Tak, to prawda. Na Spotify prawie yy, wszystko mm. jest. No dobra, słuchaj. Yy, to teraz popatrzmy na drugą stronę sceny politycznej. Już się cieszysz, Uf. wiem. Nie mam już z tego co z Ciebie ściągnąć, bo sam. po przerwie, się gorąco. Zacznijmy od bajtka i od podsłuchów. To nie od... wiadomo od... czy są prawdziwe. Bo... Są, są. ja wiedziałam o tym, że Adam Burak jest podsłuchiwany już mniej więcej z pół roku temu, ale nie miałam tych tych dokumentów, tak? Tych 95 stron z tym tak, programu. Ja, Jacek Hałkowicz tutaj. Tak, e, fantastyczną przez robotę. Lata, do... Przez lata, e, przez lata. śledził, śledził. No i, i. I dostał, tak. Dostał i no, jest bardzo ciekawa lektura. Bardzo. To jest. W żaden sposób nie zaskakuje, myślę. E... A mnie trochę tak wiesz, bo ja myślałam, że jednak tym takim lansem to zajmował się tylko Morawiecki. A okazuje się, że obaj taki sam. Identyczny chłopak. absolutnie. Kropka tak. w kropkę. Absolutnie identyczny. No myślę, że tak. Temperament prezesa Obajtka poznaliśmy już bliżej z taśm, z taśm tak. jego, nazwijmy to rodzinnych bardziej. Więc jakby ilo, ilość kropek w cytatach. No dobra, ale facet znacznie, ma z pół no. większa, Znacznie większa niż, niż, niż zdań. To jest zwykle kończą. Gdy też rzucił taki dowcip, kroplą. że te 85 stron, jakby wyrzucić wszystkie przekleństwa o to by się na jednej stronie zbiściło wszystko. Może. Ja myślę, że mm, trochę Jacek Hałkowicz nas szykuje na coś naprawdę. No ja wiem, że wykraciane zostały też zdjęcia z aparatu Adama Buraka, i podobno tymi zdjęciami Obajtek był szantażowany. To jest jakiś imprez które oni tam odbywali sobie imprezy. Ciekawe, bardzo ciekawe. No tym bardziej, że, tym bardziej, że wokół no, Daniela Obadkę jest wiele y, pytań dotyczących y, działalności o, o nie tylko z czasów COVID-u, ale późniejszych. No, no takie no, najbardziej... ręczne manipulowanie cenami po paliw, no to to jest bardzo widoczne. To jest oczywiście to. Yy... Tutaj, tutaj już pojawia się ten wątek w ogóle. Tak, y... tylko to jest wcześniejszy okres. Tak, to jest, to, to, to jest okres, w którym prawdopodobnie nikt z nas na to nawet nie zwrócił uwagi. Tak, bo wszyscy się Ale na dobra. zasadzie taki no, pezes. Olenu mówi, że żeby pokazać Polakom, jak o nich dbamy, to obniżymy ceny yy, 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 ceny płynu do dezynfekcji i jeszcze, jeszcze obniżymy ceny paliw. Na... Tak jest, żeby widać, Polacy wiedzieli, że tu obaj jak tak o widać, nich dbamy. Tak, jest, jest to bardzo rynkowe działanie. Pytanie, czy wtedy przed wyborami też sam na to wpadł? Mógł na to wpaść? Mógł mógł to, po, mógł. to polecić? No, Daniel Bajtek jest bardzo zdolny i jest bardzo zdolnym politykiem. No to jednak jest polityk. I on naprawdę. A to nie jest, przepraszam Cię, mały cwaniaczek, przekręciasz? No, ale to tacy ludzie często w polityce robią kariery. No, no tak. No, to no, prawda. To <laughs> To prawda. Yy, I to nie jest tylko polska, polska domena, yy, w związku z czym, yy, w związku z czym yy, jedno nie przeży drugiemu. No bardzo jestem ciekawy, tym bardziej, że no, dzisiaj też słyszałem ministra Borusa Budkę, który mówił, że to jest, że jeszcze usłyszymy niejedną yy, poważniejszą historię. Yy, więc też sądzę, że usłyszymy jeszcze jedną poważniejszą historię. Ciekawy jest cały czas ten wątek smr ów o którym Donald Tusk chyba ze trzy, czy albo cztery razy. Wspominał ostatni raz podczas katy tak. gabinetowej dwa tygodnie temu e, do prezydenta Dudy. Mm. Ale prezydent się nie przejął tak jak i. podsłuchami natomiast, się nie przejął. To nie sygnę się nie przejął. Ja jakby widzę te, te, tą sprawę trochę też z innej strony, i tutaj ta, 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 takie dwa dwie uwagi. Pierwsza to jest ewidentna próba ze strony CBA pokazania, że my jako służba pracowaliśmy, tylko nam nie pozwolono. Bo w tym pierwszym tekście Jacka Hokowicza no jest, jest no smutna historia, tak naprawdę. Agentów, którzy wykonują swoją pracę, przedstawiają materiał, który wprost powinien skutkować postępowaniem karnym, a nie skutkuje niczym Aha. przez kolejne ponad trzy lata. Więc pierwsza, to, pierwsza ta uwaga to jest takie, że ewidentnie to jest typowe działanie służby, która. Słucha, co się dzieje, więc jeżeli ktoś pomyślał, że mógłby zlikwidować CBA, no to my tu pokazujemy, że nie warto nas likwidować. Wystarczy po prostu zmienić tam kierownictwo, tak żeby nie było polityczne. Eee... I raz już, eee... raz już tak Donald był. Tusk tak, tak zrobił, że jednak CBA nie zlikwidował ani po 2007 roku, ani po odwołaniu majątku. No tak, ale po 8 latach chyba jednak ta instytucja jest mocno przeżarta Ziobrowszczyzną. Pisowszczyzną, tak bym to ujęła. Wiesz, nie wiem, czy kojarzysz taką historię z agentami CBA w Lublinie. I ta historia jest po prostu niesamowita, bo tam wszyscy współpracują ze wszystkimi. Są w centrum tak, takiej afery rozwijającej się dwaj panowie z CBA, którzy raz współpracują z gangsterami, za chwilę współpracują z kim trzeba, potem się bronią i opowiadają dziennikarzom, że oni przecież postępowali tak jak trzeba. Inni dziennikarze znajdują dowody na to, że nie postępowali tak jak trzeba. Słuchaj, to jest jak. Tam, ja to czytałam chyba za trzy razy. Do tej pory nie wiem kto z kim tam współpracował i dlaczego. No ale generalnie jest tak, że dwóch panów z CBA po prostu no, zdobywało sobie pieniądze do własnej kieszeni współpracując właśnie z różnymi dziwnymi postaciami. Wydaje ja ja mi się, że to jest klasyka gatunku, że chyba psuje, się, psuje no, się od głowy. CBA było pomysłem politycznym. Stanęli na jego czele politycy. już Kamiński przez lata, oczywiście... I on wierzy w to, i ja mu wierzę, że on w to, w to wierzy, że on walczy z korupcją. No tylko w momencie, kiedy już człowiek staje się, jakby sam Częścią. dla siebie synonimem walki z tą korupcją. I on wie już wie dobrze, kto jest dobry, kto jest zły. Tak, on nie to musi mieć dobrze badań. To jest tylko robić. kwestia udowodnienia. To jest tylko kwestia udowodnienia. I to nie jest ta klasyka, dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie. Nie, nie, nie. On po prostu wie, kto jest zły, a kto jest dobry. Oczywiście. I wie, kto nie bierze, wie, kto bierze, więc trzeba udowodnić, że ci co biorą, to biorą. D dlatego trzeba im podrzucić e jakieś materiały. Tak, i na przykład no Trzeba y bardzo często czy ktoś ktoś powiedzieć, no ale przecież też śledziono polityków pisu, takiego takie takiego bułaka, tak? No to jednak są ludzie powiązani z na naszym obozem. No tak. Ale oni mieli takie duże pieniądze pod sobą, że trzeba wiedzieć, że te ich pieniądze. pilnować. Idą. Oczywiście. Trzeba ich pilnować, czy oni na pewno są lojalni. Ale teraz pytanie, czy oni pilnowali na rzecz prezesa? Przecież prezes kochał Pajtka, więc dlaczego miałbyś go śledzić? Czy na yy, nie rzecz Mateusza raczej nie, bo się z Mateuszem nie kochali? Czy na rzecz własną? Myślę, że poniekąd odpowiedź pierwsza i ostatnia jest najbardziej. Znaczy, w momencie, kiedy uznajemy, a myślę, że Mariusz Kamiński uznał na pewnym etapie swojego politycznego życia, że Jarosław Kaczyński jest dla niego synonimem uczciwości i to jest uczciwy człowiek, który w życiu łapówki by nie wziął, w związku z czym, jeśli jest liderem partii, to siłą rzeczy też będzie uczciwy. No to y, najpierw służy Josłowi Kaczyńskiemu, a jak później zauważył, że Josław Kaczyński tak w imię interesów partyjnych y, utrzymania władzy i wszelakich innych jest w stanie przemykać oko na to, że ktoś ewidentnie w otoczeniu władzy y, no, ma kłopoty z y, lepkimi rączkami Paliżki. i mydełko tu nie pomoże, tu raczej tu trzeba, tu trzeba y, stosować raczej inne środki na ręce, czyli, czyli kajdanki, a mimo to polecenie było: nic no, nie robimy z tym, nic nie robimy z tym. To myślę, że to był taki moment, w którym Mariusz Kamiński zaczął trochę zbierać już dla siebie. No. I myślę, że w związku z tym jest jedyną osobą w PiSie, której naprawdę Jasław Kaczyński się boi. Naprawdę się boi, bo on nie wie, co już Kamiński i Maciej Wąsik mają. Tak jak z Ziobą. I na kogo? Z I na kogo? z też się bał do pewnego stopnia. I z Ziobrą dokładnie tak, że w pewnym momencie to, yy, to poszło już za daleko i ten moment trochę Jarosław Kaczyński przegapił, i jak już poszło za daleko, no to już to już trzeba było w to, w to iść dalej. Trudno, może mają nawet na mnie haki, a czy na mnie nie mają, ale może. Są mi w stanie zaszkodzić, jakby ten w związku z czym już lepiej e, się z nimi dogadać. Tak, i, i, ta, i bronić ich, bo e, mogą rozbić nam pasję. To jest coś, czego bardzo długo nie rozumiał Mateusz Morawiecki, tak? Myślał, że on wygra z e, A co najwyżej było tak, że prezes jemu pozwalał to samo, co na to samo, co ziobrze. A ziobro i, i tak wyciągał to różne rzeczy. taką piękną historię, jak to. Jak to właśnie obaj kiedyś tam trafili na dywanik o to, że tam Fundusz Sprawiedliwości wydaje gdzieś pieniądze w, na reklamy gdzieś, gdzie wydawać nie powinien. Yy, no i oczywiście odpowiedź, odpowiedź z Pignia była taka, że oczywiście, a kancelaria wydaje tu, to tu, tu i tu. No i efekt był taki, że to że ja Kaczyński nie powiedział, to tobie nie wolno i tobie nie wolno. Tak ja jest. to jest, co ty wydajesz, to ty też wydawaj. Już. To pyta, co się dzieje z Bielanem? Afera NCBR coraz grubsza, a on zapadł się pod ziemię jak ziobro. No Bielan Adam Bielan wcześniej nie zapadł pod ziemię. Adam Bielan w tej chwili razem z Mateuszem Moławieckim yy, prowadzą bardzo zaawansowaną grę w yy, obliczoną na przejęcie frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów tak. po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że przekonali Asława Kaczyńskiego, że to jest ogromna szansa. Przede wszystkim finansowa, ponieważ posiadanie wpływów w frakcji, a tutaj no znam mnóstwo historii ze złotych czasów, kiedy właśnie między innymi Adam Bielan wpadł na pomysł powołania tej frakcji i tworzył ją głównie PiS z bytyjskimi konserwatystami. No, to do momentu, kiedy Brytyjczycy się nie, nie, nie zorientowali, co tam się dzieje, to powiedzieć, że to była żyła złota, to nic nie powiedzieć. Tak, no, tak. Okazuje tak. się, że naprawdę takie pieniądze, jakie można wyciągnąć, z, mając własną frakcję, ym, tam jest jedna, jedyna taka tajemnica trzeba po prostu na na przykład, jak dukuje się materiały, trzeba po prostu dać y, takie logo tej frakcji. Której dasz logo tej frakcji, to już nikogo nie interesuje, czy to jest Twoja konwencja, czy to są zaproszenia na ślub, A, czy to że... są ulotki wyborcze. Nikogo to nie ointeresuje. A pamiętasz śledztwo w sprawie by, um, użycia pieniędzy unijnych no, na jak nie konwencję wyborczą? My wszyscy siedzą. Terennej. No nikt nie siedzi właśnie. Aha, o właśnie, dziękuję. Hmm. Ale to dlatego, że nasza prokuratura nie chciała współpracować. Na przykład. ci, że w sprawie Czarneckiego też nie chcieli współpracować. No nie dlatego. To, dlatego, na... to dlatego, że Olaf był, jest, był i jest znakomitym biurem oczywiście do tego. Natomiast w Polsce było posłowie Otworzyli Olafowi oczy na takie rzeczy, jakim się nie śniło. Więc to to znaczy, rzeczywiście... że, to, że tam też słuchali? Nie, nie słuchali. Ale im się na przykład nie śniło, że ktoś może zatrudniać asystenta, no, który w którym pracuje w Brukseli, a nigdy w tej Brukseli nie był. Albo ze złomowanym autem jeździ do Jarosławia. Albo tak. Mi się nie mieściło w głowie. Był tak, kiedyś taki, nie wiem czy jeszcze żyje, to jest ojciec senatora Libickiego, Maciej Libicki. Przez lata polityk ZHN, który był tam Europosem w tej pierwszym rzucie, żu on był jednym z ojców zmiany systemu przeliczania kilometrówki ehm, ponieważ on jeździł on jeździł e samochodem z. Po, z Poznania, więc miał blisko tak. do autostrady niemieckiej. Jeździł zawsze 60 na godzinę tą autostradą niemiecką. Ponieważ <grymnie> tak sobie wyliczył, że wtedy pali <grymnie> najwięcej paliwa, <grymnie> więc, więc <grymnie> najwięcej mu zostanie z tej, z tej diety. <grymnie> e e no tak, no polscy posłowie na każdym polu, na każdym polu, ale właśnie jednym z tych pól e są frakcje. No, i naprawdę, znaczy mieć wpływ na frakcję to jest, to są ogromne pieniądze. To dlatego doszło do zmiany profesora Ryszarda Legutki z dwóch powodów. Po pierwsze, profesor Legutko nie jest z bajki Bilana i Morawieckiego, a Dominik Tarczyński już, już, tak, już, już tak bardziej. Tak, to prawda. Dominik Tarczyński już był takim posłem w, w sumie znikąd i Mateusz Morawiecki bardzo go polubił. W Równie nawet... bezczelny jak Obajtek, albo nawet bardziej. Nawet pamiętam taką historię, jak Dominik Tarczyński miał 40 urodziny, który wyprawiał w swoim pokoiku w hotelu poselskim, kiedy nagle ktoś zapukał do drzwi, drzwi się otworzyły, a stanął w nich premier Morawiecki, który ku zaskoczeniu totalnie wszystkich. E, więc panowie absolutnie nie schowali się, to raczej Adam Bielan się chowa przed właśnie tym, że jak ktoś go widzi myśli, a co co sobie je, trzeba sprawdzić. Myślę, że swego czasu w końcu dziękuję, przyjdzie to taki zostanie, dzień, tak, to zostanie wszystko przyjdzie taki dzień, czy Jacek Żalek zostanie świadkiem koronnym. się, skażalka, wcale tego nie wyklucza. Wiesz, może <laughs> e będzie jakaś komisja śledcza. Natomiast oczywiście Adam Bielan ma tylko jeden cel i e ja nawet się śmieję, bo ja, ja jego partię re republikańską uważam, że, że byłoby tak legacji, żeby ona się nazywała Partia na rzecz jedynki w, w okręgu mazowieckim <coughs> dla Bilana, Bo tylko po to ta partia istnieje tak naprawdę, to jest jej jedyny cel. No i żeby ewentualnie cel można cel było sens. poszantażować prezesa, chociaż teraz już prezes nie ma pieniędzy do rozdania, to już nie ma powodu, żeby szantażować, że nie, to do, prezes nie da, to się do tego stopnia, z Do tego stopnia ta partia była ważna i klucz. Kluczowa, że wszystkim chyba umknęło, że pierwszą sytuacją powyborczą, jaka miała tak, miejsce. To było połączenie pisem. Tak, tak, <laughs> Więc tak. Adam tak. Bielan jest w pisie, bo chyba ktoś mu wytłumaczył, że jako polityk pisu masz większą szansę na jedynkę niż jako koalicjant, bo już nie mamy koalicji. To prawda, Ale... słuchaj, komisji śledcze się odbywały. No bo trochę z jednej strony nam Pegazus pokazuje, te podsłuchy nam pokazują. Co się działo za kulisami państwa PiS? No i komisji śledcze też nam to pokazują. Były dwa ciekawe dni, to znaczy jedno to było przesłuchanie pani prokuratorek przed komisją dotyczącą właśnie Pegasusa i. Pegazusa, czy wyboru? wyborów? Kopertowych. Wyborów, kopertowych. wyborów kopertowych. Bo, bo to była pokładowa wrzosek tak, i jej tak, przełożona, tak, która, która... E, normalnie po prostu w niedzielę wpada do pracy, żeby, żeby umorzyć Tak śledztwo, jest, I ona wpadła i w ogóle umorzyła jakieś inne. To wrzosek się wszystko pomyliło. Także to było niesamowite. Dosyć. Tak, to ciekawa będzie, ciekawa będzie konf konfrontacja tych, pytań tak, pamiętam z czasów różnych innych komisji że w sumie konfrontacje były zawsze były najlepsze. Najciekawsze. Tak. tak, tak, to prawda. No ale jeszcze były, były drugie, czy jeszcze jedne przesłania dotyczące afery wizowej, która to miała być ta aferka malutka, to, ta, tak. Tak, okazała się. Pseudo -aferę, taka. Tak. pseudoafer. Tak, mamy teraz słonianie aferę, nomenomen yy, słonia z Mumbai'u. To jest też, powiem ci, że niesamowite wrażenie na mnie zrobiło to, że dwóch urzędników państwowych zajęło się takim w sumie prywatnym śledztwem, kto dostaje wizy z ich rąk na życzenie wiceministra spraw zagranicznych, i w ogóle to nie interesuje służb. Mhm. Tylko dwaj dyplomaci w porozumieniu z amerykańskimi dyplomatami, i tam z Brytyjczykami, prześledzili życiorysy, trochę drogę przerzutu ludzi do Stanów Zjednoczonych. Zrobili to właśnie sami i sami się dowiedzieli, że ekipa filmowa składa się z kompletnie niezwiązanych z filmem osób. No i że upiera się minister, żeby dać im, dać im wizy. To jest niesamowite. Naprawdę. To jest, cieka to jest ciekawy zwrot, bo tak naprawdę wydaje, bo wydawało się, że ta komisja będzie taka najmniej tak, ciekawa. Tak. Tam się nic nie będzie działo. Nuda, ehm, pierwsze... Widać było wyraźnie jak ministrowi, e, byłem ministrowi Wawrzykowi no opuściły nerwy trochę, bo jednak odmowa, odmowa zeznań, tłumaczenie tego tym, że on ma zarzuty, więc on nie powinien zeznawać, no nie brzmiało, to, nie brzmiało to zbyt wiarygodnie. Szczególnie po tym, jak usłyszeliśmy yy, przez, przez długie miesiące znanego Edgara K., dzisiaj już wiemy Edgara Kobosa, który poszedł na współpracę z organami ścigania. Też myślę, że nie wszystko powiedział przed tą komisją. No powiedział bo... to, co było wygodne dla niego, oczywiście, tak. Nie, myślę, że nie wszystko powiedział w tym sensie, że pewnie dużo odpowiedział prokuratorom i służbom, i po prostu to nie jest czas i miejsce, żeby o, żeby o tym mówić. No bo jednak komisje śledcze nie będą rozliczane, czy prokuratura nie będzie rozliczana z tego, że było fajne, czy niefajne przesłuchanie. To prokuratura prawda. będzie rozliczana i to nie tylko przez Donalda Tuska, nie tylko przez, przez zwierzchników prokuratury, a przede wszystkim przez opinię publiczną. Z tego, czy rzeczywiście to będzie, to będą igrzyska, które skończą się wreszcie skazaniem kogoś za robienie sobie, nie wiem, z Ale... państwa prywatnego folwarku, za ewidentną korupcję, na którą do tej pory było: do, no dobra, dobra, dwóch nie przyszło, nie ma trybunału stanu, tak. Znaczy, to rozliczenia, jeżeli faktycznie to były afery, to za te afery ktoś powinien odpowiedzieć. Nie odpowiedzieć na pytania śledczych przed Komisją Śledczą, tylko odpowiedzieć przed sądem. No, kobos odpowie by I... zapewne, tak, bo I... nawet jeżeli był tylko pośrednikiem. Myślę, tym że w wszystkim. tym sensie to oczywiście Komisje Śledcze służą utrzymywaniu pewnej, pewnego zainteresowania. Natomiast finalnie, no, prędzej czy później, to myślę, że ten czas już się zbliża powoli. No fajnie, jakbyśmy z prokuratury usłyszeli o tym, że ktoś nie tylko usłyszał zarzuty, no ale też pojawił się jakieś akt oskarżenia. No. No ja myślę, że wiesz, że ludzie bardzo na to czekają. To znaczy to, że Wąsik i Kamiński znaleźli się w więzieniu, to była dla ludzi taki, to był taki symbol, że ta sprawiedliwość gdzieś się dzieje, że oni są rozliczani. No, prezydent ich wyciągnął. No i jeszcze sprawa dotyczyła czegoś, co było lata temu, tak? Natomiast no wiemy obydwoje doskonale, że prokuratura nie działa w ciągu dwóch, trzech, pięciu tygodni. Tylko no to trochę musi potrwać. I, I w związku z tym te pierwsze akty oskarżenia i pierwsze skazania to mogą być pod, pod koniec kadencji dopiero. Bo to, że sądy działają, wolno to już przywykliśmy, no ja nie wiem, ja jestem wielkim fanem jednak systemu amerykańskiego mhm. prawa. Tam są bardzo sztywne, sztywne terminy dla ścigania. Ktoś mógłby powiedzieć, że dobra, one sprzyjają w pewnym sensie tym, co popełni przestępstwo. Nieprawda. Nie, one nie sprzyjają. One po prostu tam, y, fachowcy mówią, no jeżeli na miejscu zbrodni nie znajdziesz tam śladów, czy nie znajdziesz kogoś tam przez 30 dni, to już tego nie znajdziesz, tak? Oczywiście. No, sorry, to może ci się wy, wymknie ten ten, ale to wymknie ci, dlatego że, że nie, nie dopełniłeś swojej, swojej pracy. A u nas też działa także. Dobra, to się przyjdzie, to się załatwi, to zobaczymy. Służby też tak sobie działają. Ile godzin minęło od zaginięcia? Czy to To proszę napisać oświadczenie. No tak, a potem znajdujemy nieżywą nastolatkę, bo służba. Bo służby się tak działa, działają. Tak. Przy, przy ale To ja nie może tak ten... działać. Znaczy, wiesz, no nie może być tak, że. No, tylko, że mamy to przez lata i to tylko na jasno. Znaczy, każdy mówi, że nie, że nie może, a no generalnie. No ale to co, uważasz, że ten rząd tego nie zmieni, że Bodnar nie jest w stanie nad tym zapanować i no, jakoś poustawiać tę prokuraturę tak, żeby ona działała? Jak, była, jak, była, jak był 2016 rok i, i słynę te demonstracje w obronie sądów, bardzo sprytnie rozegrane przez pis, ponieważ większość społeczeństwa była za tym, żeby zmienić, zmienić sądy. Tak, bo za no bo, działały, bo... No bo. każdy, kto ma zetknięcie z sądem, no wie, że to jest po prostu karykatura wymiaru sprawiedliwości, tak? No, polskie sądy idealnie odzwierciedlają powiedzenie, że sprawiedliwość nieuchliwa I koniec. tym drugim członkiem nie zawsze wychodzi, tak? Tak, to prawda. Ja zawsze ja zawsze się zastanawiałem i pamiętam, pytałem nawet kilku polityków w życiu o to, a dlaczego po prostu jako minister sprawiedliwości nie można tak zmienić ustroju sądu, żeby nakazać prezesom sądów i sądom, na przykład, żeby. No sprawy odbyły się w Tybie amerykańskim, czyli dwa, dwa, dwa tygodnie ten. Nie pamiętam, była taka historia. Były, znaczy były przyjęte nie, tuż... Nie pamiętam, czy on przed nie wywlekał Jarosław Gowin jeszcze, jak był ministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, gdzie był jakiś sąd w Polsce, gdzie przyszedł nowy sędzia i tak zrobił. Po prostu sobie wyznaczył na sprawę najbliższe dwa tygodnie, to i tak dalej. No i koledzy dość szybko <noise> go po łapkach tam... Bo to nie o to chodzi, żeby szybko... Ale wiesz rozniczać. co, no, poczekaj. Ale, ale, znowu, pan... ale gdyby to od góry przyszło. Ale było tak. Pamiętasz, był ten moment taki, że. Nie By... to chyba no bo było. On... No właśnie, niestety problem polega na tym, że to się zdarzyło tuż przed zmianą rządu na rząd Pisowski, ale była przyjęta ustawa, która zmieniła przepisy, znaczy właśnie zasady działania sądu, że sąd miał być kontradyktoryjny, miał tylko być. Właśnie takim rozstrzygającym. Z jednej strony argumenty przedstawia oskarżenie, z drugiej strony obrońca, i sąd mówi: No dobra, ten udowodnił, że tak jest i tyle. W tej, ale oczywiście. Tak, tylko że to jest tylko po, po połowa tej historii, no bo, tak, bo, bo to z kolei bo... sprawiło, że sędziowie przestali być jakby. Przestali badać dowody, ale, ale to, to jest amerykańska zasada. Coś, coś... Tak, oczywiście. No tylko, że tam, jak oglądamy tych sędziów, no to tam raczej. Sędzia, jeśli ma 30 lat, to doświadczenia, a nie, a nie w domu. No tak, oczywiście, tak? że tak. No. U nas niestety jest tak. No, sam byłem świadkiem ze dwóch spraw w sądzie rodzinnym, gdzie na razie się nikt nie chce iść, gdzie o losach rodziny tego gdzie dziecko będzie się wychowywało decydowała pani że miała 30 lat nie, nie założyła swojej własnej rodziny no tak tylko, Czy... tylko wiesz jeżeli taki sędzia ma sam do przeprowadzenia cały przewód sądowy znalezienie tych dowodów w dokumentach w przesłuchaniach i tak dalej no to jest inna sytuacja niż jak ten sędzia ma te roboty ma wykonać prokurator tak, tylko bez. Co z tego, że zmienimy ustój sądów? sądów jak, jak nie zmieniliśmy ustawy ustroju prokuratora. Stoju prokuratora. No i znowu mamy te. Co z tego, że zmienimy pokładów, jak nie zmienimy nawyków policjantów? I to wszystko jest. To się nam Ja przez lata. No ale to musimy zacząć coś robić, bo w ten sposób to znaczy, będziemy się dzieli i patrzyli. Nie no zacząć no robić, tylko po prostu trzeba zrobić. Tak jest. I mam nadzieję, że Bodnar no. to robi. Nie sąd. A super. Bardzo, bardzo mnie wzruszyłeś. No teraz słuchaj, ty wiesz, że już prawie godzina minęła a myśmy jeszcze do Magla nie doszli. Nie? Nie. No co? No, tkniemy no, ten Magiel? No, no w końcu jest piątek, piąteczka, piąta. Ciekawy no. jestem, który wątek ci chodzi po głowie, jeśli chodzi o magię? No, no Przede wszystkim na początek to mi chodzi o Łukasza i Mariannę. Ach, tak myślałem. Jak dzisiaj wrzuciłem moim kolegom na grupę link z Pudelka, to komentarz chyba kołbał. No. 15 piętnasta komentarz, Boże Miki, no, wcześniej zaczynasz piąteczek. No ale mówię, no, no tak. Ale, no, wcześniej no, ale wydarzenie. Piąteczek, no, tym bo... bardziej, że Łukasz rzucił Marianę przez prasę. No na bidula nic nie wiedziała. Z internetu się dowiedziała. No właśnie, przez, a czy przez prasę i w prasie. Przez pracę. <laughs> przez prasę, nie pracę. Przez prasę. To miałam na myśli. E... No słabo, no. A już dziewczyna chciała być pierwszą damą bydgoszczy Myślę, że ma takie szanse na to pan minister szajby, że może właśnie nie chciała. Nie wiem, znaczy. <grym> powiem się, no, wiesz, no, przez lata jakieś pracowałem w, fa w fakcie, no tego tak, magla tak. miałem mnóstwo na codziennych kolegiach <grym> redakcyjnych. Y nie powiem, że o tym nie wiem, bo wiem, czy mnie to w jakikolwiek sposób interesuje. Żaden nie. Y Aczkolwiek wiesz, ja dzisiaj przeczytałam bardzo ciekawą analizę, że to wszystko wydarzyło się dlatego, że Marianna odważyła się mieć niekonserwatywne podejście do rodziny i postanowiła realizować własne marzenia. I że jako kobieta nowoczesna wystąpiła, Pokazała okay. się, że jest. No party nawet założyła przecież. Tak. Czego ona nie robiła, tak? Znaczy, mm -hmm. Zaczynała od partii i skończyła na tym, że przez dwie minuty biega po w ringu i dostaje za to bańkę. No muszę powiedzieć, że dobrze płacą tym MMA. To ja mogę też przez chwilę udawać, że walczę z kimś, bo to jest po prostu coś niebywałego. I ona realizuje swoje marzenia i w związku z tym powinniśmy no, ją wspierać w tym reali tej realizacji marzeń. Nie czuję się nie, nie czuję czuję się w żaden sposób ani zobligowany do wspierania pani Marianny, panu ministrowi. No współczuję, bo no, widzieliśmy takby tą operę medialną, no którą nam gotowała jego żona w mediach społecznościowych przez kilka lat i to w czasach, kiedy pan Łukasz Schreiber zajmował no, bardzo ważne stanowisko. On był szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. No, był też wiceministrem się wiceministrem obrony, o ile pamiętam przez nie. Nie, nie był On chyba przez całe. Ostatnią kadencję całą siedział w KPRM-ie. Ostatnio tak, ale poprzednio chyba był wiceministrem. Takie mam wrażenie. Jest oczywiście też z rodziny, pamiętam jego ojca, który był też kiedyś posłem, Grzegorza Scheibera. No. Nie współczuję, bo to jest. No zawsze są trudne tak, 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 takie, takie sytuacje. Ja pamiętam, y, pamiętam też przecież y, no ze znacznie poważniejszej polityki, no ale też na pewno pamiętasz no Jana Okita i jego żonę Nelly. Nie, oczywiście. Y, no, która też w sposób totalnie niekontrolowany przez męża nagle weszła do polityki no i dała się wykorzystać tak naprawdę A w takie... Ale on musiał się wycofać. Znaczy, zrezygnował dla jej. No. Powiedzmy, że dla jej dobra. No na szczęście to ich małżeństwa w żaden sposób nie, nie zniszczyło, natomiast no, po, to po, w ogóle jest tak, no polityka, polityka niszczy wiele relacji, wiele związków i... No to nie, dobra. No współczuję to, panu ministrowi, naprawdę, to, to, ale... To, to no, drugą stronę w takim razie magiel. No. Ryszard Petru się ożenił. Tak. No ale to akurat bardzo ładna historia. Tak. Znaczy, ja to... znaczy, ładna? Jak ładna? No, też był rozwód, a potem, a teraz ślub. nie No, zwody się zdarzają yy, w życiu, są. Śluby też. Yy, Śluby również. Znaczy, nie ma rozwodu bez ślubu, yy, no, więc. Tak, yy, zazwyczaj nie ma. Tak. Zasadniczo jednak ślubów jest więcej, bo ludzie się rozwiodą i jednak pojazdą ślub drugi raz, a nie wszyscy, co wzięli ślub się rozwodzą, więc zasadniczo ślubów jest zawsze więcej niż rozwodów. Tak, to optymistycznie tak, ci wyszło. Tak sobie przechodziłem taką dedukcję, że generalnie jestem w stanie zazwyczaj, że ona jest słuszna. A jakiś jeszcze żadnych... magielny wątek masz? Bo ja już więcej chyba nie kojarzę. Magielny no, wątek. Bo, bo pytałeś, że zastanawiałeś się, od którego ruszę, no więc myślę, że ty gdzieś coś ukryłeś, jakąś ciekawostkę. Nie, no wszystkie spele maglowe, które ja znam, to nie nadają się do opowiadania na antenie, bo, bo co do zasady, zwykle ktoś powierza jakiś tam sekret, więc to nie po to, żeby się z Państwem dzielić. Bardzo oczywiście z tym szacunkiem naszych widzów i słuchaczy. No. Ale y, kiedyś takie było po, powiedzenie, że y, dziennikarz, ja już nie jestem dziennikarzem, ale z, z zawodu i wykształcenia cały czas się nim czuję, y, wie co mówi, a nie mówi to co wie. Więc, Często y, tak się niestety zdarza. Wie, więc, <laughs> więc ja wolę wiedzieć co mówię, niż mówić co wiem. Y, ale generalnie to, to, to mówię. To, to jest taki dobry moment na refleksję, bo, y, bo też. Pamiętam kilka miesięcy temu, miałem kilka takich rozmów, ludzi, którzy gdzieś tam byli nęceni, żeby wejść do polityki i kandydować. I to nie na zasadzie, że jako kwiatek do kożucha tam wystartuje i zdobędę 500 głosów, tylko naprawdę z miejsc, dawało im realną szansę na zdobycie mandatu. No i każdego z tych ludzi odwodziłem od tego pomysłu. bo, Bo polityka jest. Czymś, to bardzo kusi na takim etapie właśnie kampanijnym, potrafi do Ciebie zadzwonić na przykład lider i powiedzieć, słuchaj, a no, to będziesz tym, tamtym, siamtym i tak dalej, tak? I ludziom się wydaje, że w ogóle jak są w polityce, to złapali Pana Boga za, za nogi, jest dokładnie odwrotnie. No zależy, jaki kto ma talent. I jak potrafi mocno zgiąć Cyk kark. Jest. Zawsze uważam, że tutaj Albo dla potomnych myślę, być... że powinna powstać jakaś książka o Mateuszu Morawieckim. Bez względu na jak się potoczą dalsze jego losy, eee, właśnie o jego dalszych też lo, lo, losach pi, pisze na YouTube tekst do, do portalu radio e, Ale to jest naprawdę człowiek, który przez te 6 lat, gdyby nie jego niesamowita umiejętność zginania karku, Tą sobie zresztą umów się wykształcił nie w polityce, tylko wykształcił w biznesie. Oczywiście. Bo jak on był prezesem BZ w BBK, no to wielokrotnie musiał ten kark przed y, y, właścicielem z Irlandii zginąć, żeby ten fotel zachować. Z, Irlandii, potem z, więc, z Portugalii. Więc tak. był a, z Hiszpanii, z Hiszpanii. Z Hiszpanii, no, tak. ale i z Portugalii chyba też, bo to potem Pan kilka razy zmieniał. Tak, że był portugalski. Takie mam wrażenie. Ja, no to, ja, to ja najbardziej znam te historie il, irlandzkie, bo to były czasy, no, kiedy tak. to BZWBK było, było miał właściciela z Irlandii, no i doskonale mu się ta umiejętność przydała, przydała w tym, Zawsze ktoś się pyta, za co Jarosław Kaczyński ceni Mateusza Murecki. No Są trzy, trzy cechy, które absolutnie są ten. Po pierwsze, Jarosław Kaczyński jest absolutnie przekonany, że jest wyjątkowy człowiek, który zostawił posadę miliony, z ogromną, tak? ogromną pensją dla służby publicznej. Druga rzecz, że jest to unikalne połączenie człowieka, który ma wielkie doświadczenie i wiedzę o gospodarce i jednocześnie wiedzę historyczną. No eee, bo to jest pasja Mateusza Morawieckiego. A trzecia rzecz jest to... Jest, to jest wykształcenie Mateusza murawieckiego historia. No też, oczywiście. Ślicznia, eee, byś taki brutalny. Eko, ekonomista historyk ta, ekonomista od siedmiu eee, I trzecia ta cecha błota, że mimo tych dwóch cech, Mateusz Morawiecki zawsze wie, wiedział, że w tym duecie zawsze mądrzejszy jest Jarosław Kaczyński. No to wiadomo, to jest jeden techa, z która... najmądrzejszych ludzi na świecie. I to jak jest sam te, cecha, która jest potrzebna w polityce. Nie każdy ją ma. Szczególnie wtedy, kiedy ten szef okazuje się jednak ewidentnie głupszy. Albo wręcz nawet się myli. A dla dobra partii, dla dobra e, własnej kariery trzeba chyba jednak... Chyba wyłącznie dla dobra własnej kariery, bo dla dobra partii to naprawdę... To się dla wielu ludzi, którzy nie byli gotowi na wejście z polityki albo właśnie się w... Z poprzestania tej romantycznej, romantycznej inicjacji, która bardziej się wkaże z pierwszą randką niż z. z Zrobieniem bardzo małżeństwa, to, to rzeczywiście bywa, bywa brutalne. No i też odbija się na takim życiu, życiu prywatnym, no. Ja myślę, Bardzo często, że... nie zawsze oczywiście. No właśnie, nie to zawsze. zależy wszystko od osobowości i od tego, jakie relacje sobie Państwo w domu wytworzą, ale zaczynamy filozofować, a to chyba nie o to chodzi w tym programie. Tak i widzisz, miało być naj... magnie na końcu, bo śmiesznie, a wyszło, a wyszło bardziej poważnie to, no, niż na polityce. No, bo... No i... bo polityka miejscami nie jest poważna. No. no Miejscami nie jest to prawda. Albo nam się tak wydaje, albo my po prostu jesteśmy tak już cyniczni, że tylko z polityki się śmiejemy. Ja Chciałam powiedzieć, że jeszcze dostaliśmy naklejki od pana Marka, pani Magdy, pana Jacka i pana Marcina oraz pani Joli, która nas pozdrawiała ze Sztokholmu. Bardzo państwu dziękujemy za, za wszystkie naklejki. Wszystkie Pani Jole pozdrawiam. A wiesz, o co ci nie zapytałam? O naprawdę poważną rzecz. No naprawdę, to w ogóle skandal. Nie zapytałam cię o rolników. Tak. No. No i, a jak mnie pytanie? Pytanie brzmi, czy ty, bo wiesz, mnie się na początku wydawało, że ta cała, całe te protesty rolnicze są dosyć łatwe do określenia, wiadomo o co chodzi. Zresztą okazuje się, że 78% Polaków popiera te protesty, ale im dłużej te protesty trwają, a tym to ja to bardziej głupiej W głupieję. tym 50%, które popiera budowę Pałacu Saskiego. Być może. No, wypadałoby, że tak powiem, żeby część rzeczywiście tam się znalazła. Słuchaj, bo niby wiemy, postulat to pod tytułem: zamknąć granice, żeby tutaj nie wjeżdżały produkty żywnościowe z Ukrainy, bez zlikwidować Zielony Ład. I to są dosyć takie, powiedziałabym, stanowiska, a nie. Niezmienialne. Bo rolnicy nie są elastyczni, i oni po prostu kategorycznie się domagają. Tylko jak człowiek troszkę pogrzebie i zaczyna patrzeć na to bardziej globalnie, to się okazuje, że jak zamkniemy granicę z Ukrainą, a w odwecie Ukraina zamknie nam granicę, to zaraz się okaże, że ci rolnicy, którzy na Ukrainę coś wysyłają, to oni wyjdą protestować, bo się zabierze im możliwość eksportu, a eksport polski. Z Polski do Ukrainy jest wyższy niż import z Ukrainy do Polski. To po pierwsze. Więc tu trzeba by było rozważyć tę rzecz. Po drugie, Zielony ład, no dobra, no dzisiaj nie chcemy Zielonego Ładu, ale za pięć lat może się okazać, że my się już gotujemy, bo ziemia nie wyrabia. Natomiast nasi rolnicy uważają, że oni muszą dawać pestycydy do muszą dodawać wszystkie nawozy do, do roślin i nie można zostawić 4% pola nieopsianego, no bo tak i już. I mimo, że się przecież Unia Europejska wycofała z tych, z tych dwóch zapisów, akurat może zawiesiła je na jakiś czas. Zawiesiła na no, zawiesiła tak. To rolnicy dalej stoją i protestują. Do tego wszystkiego grup rolników jest po prostu 500, mówiąc krótko. Mhm. I każdy rolnik domaga się, żeby do niego przyjechał minister. Tak, no ale to jest. Znaczy, Dobre, to, ludzie, no, to, że, troszkę ten, jakoś popierze. tak. Dlaczego mi się wydaje, że y, skąd się bierze te 78%, które chyba w sondażu dla Okopres było, że popiera rolników? Myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze, jednak no, dość mocno narosła ta nasza niechęć do Ukraińców. Ukraińców, a raczej do takiego przyjętego powszechnie przeświadczenia, że oni są strasznie oszczeniowi. Tak? My im pomagamy, my im wysyłamy broń, my ich przyjęliśmy pod swój dach. A oni nie. jeszcze wysyłają nam zboże. Ale i tak, oni nie tak? nam wysyłają to nasze firmy po prostu Mówię z... o, o No tak, takim... tylko chodzi to o po drugie, myślę, że, po drugie myślę, że duża grupa w tych 78% to są jednocześnie i ci, którzy i tak zawsze protestują przeciwko rządowi. Czyli to są zwykle zwolennicy tej partii, która. Ten to, A, tam jest Gabriel Janowski za, i Piotr za, Buka, ja, którzy... ja mówię bardziej o ludziach, bardziej o ludziach którzy, którzy głosują, tak? da, ja, da, którzy biorą bior, bior udział, bior udział w te, takim, takim sondażu. To zawsze wychodziło na przykład, nie wiem, czy uważasz, że minister czarny powinien podać się do dymisji? Nigdy nie było wyniku więcej niż 70%, bo zawsze 30% to byli wyborcy pisów, którzy uważali, że nie. I że tak samo I tak samo tutaj. Ale tu jeszcze dochodzi element taki, że myślę, że jest jakaś duża grupa wyborców. W nie do końca już się podoba to, co robi obecna koalicja, to już czym nazywać na początku pro programu, i szukają takich bezpiecznych wentyli, żeby pokazać, że im się to nie podoba. No więc nie powiemy, że no, nie głosujemy już na koalicję i głosujemy na PiS, ale może powiedzieć, że popieramy rolników. Tak? Mm. No pewnie rolnicy tam swoje racje mają, tak? no bo oni przeciwko a przeciwko Ukraińcom. To oczywiście, to oczywiście jesteśmy za, bo jesteśmy przeciwko Ukraińcom i to wszystko się na. Ale się też nawadza. przeciwko Unii. Mieliśmy polexitowe hasła na tym, tej manifestacji, która była w środę czy we wtorek, no, mniejsza z tym, To jest niestety konsekwencja tego. Ja pamiętam chyba od 2001 roku, a może nawet chwilę wcześniej, wszystko złe, co politycy wprowadzali, jakiekolwiek ustawy, jakiekolwiek zmiany, zawsze to było z Brukseli. Tak. Zawsze pamiętam, to był pierwszy excuse zawsze do tego, ale wiecie, no Bruksela nam każe. Więc jak 20 parę lat, to Ci powtarza że wszystko, co musisz złe wprowadzić, te wszystkie głupie pomysły, te wszystkie jakieś to nie nasze, to z Brukseli. No to choćby, choćbyś, nie wiem, jak bardzo była pełnina to będzie się siadać i mówić, ale głupia jest ta Bruksela po prostu, no to jesteśmy przeciwko. Ale no. przecież rolnicy dostają kasę z tej Brukseli. A, to poczekaj, to za chwilę wejdziemy do tematu samych rolników. Trzeci element, no to, to oczywiście, i to jest zawsze, ja po prostu z fascynacją opowiadam to, że my jesteśmy absolutnie wyjątkowym, wyjątkowym krajem z każdą szerokością i długością geograficzną. Otóż nie wiem, czy wiesz, my mimo swojego usadzenia geopolitycznego jesteśmy jedynym państwem, w którym nie działa żadna rosyjska agentura. Tak, tak. To żadnych, tak naprawdę, o tym rosyjsk mówiłam. żadnych rosyjskich wpływów nie ma. Republiki nadbałtyckie mają z tym problem. Czesi, Słowacy, Skandynawowie, tylko Polska nie. Tylko Polska nie. No przecież... To, że cena zboża na rynkach europejskich szoruje po dnie, to nie jest wina zboża z Ukrainy, które w zamyśle przynajmniej miało przejeżdżać przez, przez Europę i wspomagać, wspomagać kraje afrykańskie, bo Ukraina oprócz Rosji jest głównym dostarczycielem zboża tak na cały świat. Właśnie, obok Rosji. Znaczy, czy naprawdę wszyscy myślą? Że Rosjanie, ponieważ pozamykaliśmy granice i nie wolno z Rosjanami handlować, to oni sami żrą swoje zboże. No niestety przykro ale tego tak się nie dzieje. Przez Turcję, Kazachstan i gorzej. kilka my innych krajów. Sprowadzamy, my jako Polska sprowadzamy zboże z Rosji. Oczywiście, tylko zamykamy na to oczy i nie... Tak, i udajemy, że nie. A, dobrze, że jest zboże z Kazachstanu. Nagle Kazachstan jakim wielkim stał się. Ale to nawet nie o to chodzi, że przez Kazachstan bezpośrednio z Rosji sprowadzamy zboże, Aha, bo nie lepiej. było bo nie było embarga na zboże. W związku z czym polskie firmy z Rosjanami handlują. No przecież a ukraińskie zboże, boże jakiś to dramat, że mam Głównym ukraińskie elementem zboże. głównym elementem polityki rosyjskiej jak świat światem. Było napuszczanie jednych na drugich. Temu ma służyć agentura. No i agentura to robi. No nie ma nic lepszego sposobu niż napuszczenie wszystkich na Ukraińców. To przez Ukraińców rolnicy mają kłopoty. I nagle, i nagle w kilku krajach Unii Europejskiej. Rolnicy wychodzą na ulicę, po to są przysługi Oczywiście bliskość wyborów europejskich ma na to jakiś tam wpływ. No, ma, Naturalnie. Oczywiście, no oczywiście, że ma, bo Rosjanie chcą zdestabilizować Unię. Ale więc... destabilizacja Unii Europejskiej to jest to, czym Putin marzy. No, szczególnie w tej sytuacji, kiedy właśnie w Unii Europejskiej zastanawiano się, z, z, zastanawiamy się nad powołaniem nowego komisarza, może jednak wspólna armia, może wspólny budżet na pomoc Ukrainie. No, nie, Putinowi to niczego nie jest potrzebne, i ruska agentura to, pomp to pompuje. Dlaczego to jest tak, że nie, było, nie byliśmy w stanie zobaczyć, kto jest liderem tych, po tych No właśnie. Protestu? Nagle kuczy rolnicy postanowili, nie słuchajcie, jest w wtorek dziesiąta, ja wychodzę i blokuję ulicę. O, i 500 innych rolników w całej Polsce zrobiło to samo. No niesamowita historia. Natomiast sami rolnicy. ja. Nawet, Pisałem o tym ostatnio tekst, więc jakby analizowałem sobie też, analizowałem sobie też, jak głosowała nie polska wieś, bo to jest zupełnie co innego. Nie polska wieś, tylko polscy rolnicy. Ponieważ na wsi mieszka kilkanaście milionów Polaków. Rolników mamy według różnych szacunków około miliona, a nawet mniej. Milion osób. To jest naprawdę niewielka grupa ludzi. Ona jest zawsze bardzo głośna, oczywiście. Oczywiście, jak e, poseł pochodzi z terenu wi wiejskiego, to oczywiście no, no, wiesz, no, go wspierają. W to jest duża grupa, no umówmy się. Milion... Bo jak to jest dość duża, duża grupa, stoi 3 czwarte regularnie od 15 lat popiera tylko jedną partię polityczną. Prawo i sprawiedliwość. No, I okay. wszyscy, którzy są przekonani, a że po akwarze ze zbożem, co tam minister Kowalczyk mówił rolnikom, po piące dla zwierząt, to już rolnicy. Zapomnijcie rolnika. Oni już głosują, oni zag... na pis nie zagłosują. No wyobraź sobie, że według Polu i Ipsosu. 58%. Ta procent. sama liczba rolników 67, A, 67% rolników w 2023 roku zagłosowało na i sprawiedliwość przy 63%, 66% 4 lata wcześniej. Nic się nie zmieniło, bo pis dał tym ludziom po prostu pieniądze. Owszem, piątka. Unia dla Europejska 20. też daje im pieniądze. Mi miliardy. Znaczy, jak spojrzysz sobie na listę programów, które Ministerstwo Rolnictwa zrobiło w ostatnim roku wyborczym, dopłaty do tego, dopłaty do świątego, dopłaty do nawozów, dopłaty do paliwa, dopłaty na koła gospodyń wiejskich, na ochotnicze straże pożarne, to było, powiedzmy, chyba 15,5 miliarda złotych, które poszło do Polski, do tego miliona ludzi. No. 15,5 miliarda złotych. Ale oczywiście im jest zawsze źle. Dzięki temu, że im zawsze jest źle. Do niego się zawsze woli ofiary, powodują, że każdy rząd następny, bo w każdym rządzie jest jakaś grupa, która wychodzi się z, z terenów wiejskich. No tu jest, jest PSL, który ma tam tą cichą nadzieję, że jednak odbije trochę y, y, pisowi tej wsi y, i, no i w, przeskoczy ten swój y, próg nie, nieprzekraczalny kilku procent w, w wyborach. No to oczywiście PSL mówi: Załatwimy to. Jest spotkanie kierownictwa ministerstwa, gdzie przychodzi minister Siekierski, przychodzi wiceminister Kajewski e, i oni mówią, że Zielony, Zielony Ład absolutnie jest do zmiany, absolutnie jest do zmiany. No nie wiem, czy obgadali to z no, bo Tuskiem, chyba nie. bo Donald z w 2019 roku na, y, na spotkaniu ONZ-u w Nowym Jorku zachwalał Zielony Ład, że to w ogóle świetne jest i że za chwilę właśnie... To był wrzesień i że we wrześniu 2019 był w, w, w nowym Jorku na szczycie ONZ-u że miesiąc później właśnie przewodnicząca von der Leyen w, przedstawi fantastyczny program właśnie i to był Zielony Ład. Zresztą w, szef w, IPP, w, jak to w kampanii słyszeliśmy, szef Donalda Tuska, czyli Manfred Weber, ponieważ absolutnie Zielony Ład, IPP, i jak jeden mąż będą popierali, więc no, ciekawy jestem, co ten. Zresztą no ja charakterystyczna. Donald Tusk o Zielonym Ładzie tak za dużo nie mówi. Tak powiedział generalnie, że to. No nie, zdaje się, że rozmawiał z, na tym spotkaniu z rolnikami to, też o Zielonym tak, tak, tak. Ładzie. To Tylko idzie w zawieszenie, ze względu na sytuację wojenną, to powinniśmy zawiesić wymagalność niektórych zapisów Zielonego Ładu. Rolnicy mówią, że to za mało. No Bo oni wiedzą, że jak coś robimy znaczy, za rok, poczekaj. to za rok znowu Tylko no, tak? wiesz, sytuacja tak jak ją przedstawiasz, jest nierozwiązywalna. Jest. Jak wiele różnych protestów. To co? Będziemy mieli protesty do momentu, kiedy rolnicy nie wyjdą na, na rolę, że tak powiem, pracować? To też. I będziemy protesty do momentu, kiedy z tych 78% Polaków większość zda sobie sprawę, że. jednak że już nie. chyba nie popiera tych protestów hmm. rolników. Bo jednak. Yy... To trochę może potrwać. Nie. Nie. Natomiast podestami jest tak, że jak one się zaczynają, to wszyscy są za, a zresztą oni cały czas protestują, a przecież dostali to, to, to i tamto. No, znaczy wiesz, ale też, to, ale, też, to, ale też chodzi o to, żeby nie zarznąć rolnictwa w Unii Europejskiej, nie pozwolić na to, żeby y, y, Putin zarznął rolnictwo w Unii, bo wtedy ceny żywności pójdą tak i będziemy piszczeć. No właśnie, sytuacja no na, ta jest taka. To rozmowa na długą, na długą dyskusję. Tak, a już jest piątek. Problem, problem wieczór i Problem polega na tym, że u nas chyba średnio gospodarstwo w Polsce liczy mniej niż 10 hektarów. To się pozmieniało, mój drogi. No właśnie, się niestety pozmieniało za mało, biorąc pod uwagę ale to, to, że średnie. Się wiesz, jakiej średniej wielkości jest gospodarstwo na Ukrainie? No nie, no tam są gigantyczne gospodarstwa. 400 tysięcy hektarów. To wiesz, ale tam a są. Wiesz, ilu Ukraińców ich je prowadzi? Kilku. Właśnie. A to nawet nie Ukraińców, prowadzi? bo to Zachód, wiem. Co, Unia Europejska, jest, wiem, wiem, <gulatory> wiem, 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 wiem. No, Zdaję no. sobie z tego sprawę. Tej, dowiedziałam się w międzyczasie z naszego, z naszego czata, że coś się ze mną złego stało, właśnie chciałabym się dowiedzieć, jakby... O tak, pan pisze, że coś się z niego z, z nią złego dzieje, to Panie Piotrze, to jakby pan napisał, co się ze mną złego dzieje, to ja bym chętnie bym się dowiedziała. A teraz nie, kończymy słuchanie. Ale to w czasie programu? No, no tak, to ja no, okazało się, nie zauważyłam. No ale widocznie coś, coś się złego ze mną dzieje. Pan twierdzi, że już mi to pisał. Ja mogłam nie zauważyć, bo ja bym... chat, no trochę mi jest trudno czytać czat i jednocześnie rozmawiać z to gośni, prawda, to no, ale... nie jest łatwe. Ale ja tu akurat wyłapałam, więc ja bym się chętnie dowiedziała, co się złego ze mną dzieje. Nie czuję się, żeby coś ze mną się działo, ale może czegoś nie widzę. Yy, bardzo dziękuję. Mikołaj Wójcik był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Yy, dobrego weekendu. Yy, tak skończyliśmy. Ciężko, trudno. Yy, no cóż, nie, nie powiem tego, bo to, takie miałam skojarzenie z jednym powiedzeniem, bez czego nie, nie rozbierasz tego wieczoru, ale może nie będę nawoływała, bo zaraz się ktoś zdenerwuje. Miłego wieczoru Państwu życzę. Anna, Dziękuję Julii Leweczka, za, za realizację. Pogodę. Przestań nie wolno reklamować, wiesz. To jest niedozwolone. Data, grabaczek, dobranoc. Dobranoc. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.